Państwu. Rozpoczynamy posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Na wstępie chciałbym powitać dyrektorów placówek budżetowych naszej gminy, panią sekretarz, koleżankę radną, kolegów radnych. I pozwólcie, że przeczytam proponowany porządek obrad. Pierwsze otwarcie posiedzenia, drugie zwiedzenie kworum, trzecie przyjęcie porządku obrad, czwarte informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży. Punkt piąty, zapoznanie komisji z ofertami dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych przygotowanymi przez jednostki kulturalno-oświatowe. Punkt szósty, informacja kierownika OPS-u na temat realizacji zadań w zakresie opieki społecznej. Punkt siódmy, realizacja świadczeń socjalnych przez OPS Kurów. Punkt ósmy, sprawy bieżące. Czy ktoś z koleżanek i kolegów chciałby wnieść do naszego porządku obrad jakieś nowe tematy? Jeśli nie, to pozwólcie, że poprzez głosowanie zatwierdzimy nasz proponowany porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Także porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego. Informacja na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci i młodzieży. Wiemy, jaki to jest poważny problem, szczególnie teraz, i prosilibyśmy pana dyrektora o kilka słów właśnie na ten temat. Ja może skupię się na tym, jakie rodzaje działań prowadzimy w tym kierunku, może nie omawiając całej idei, bo to już nie raz robiliśmy, prawda, czemu to służy i dlaczego to jest robione. Nie tylko to jest potrzebne, ale jest to też naszym obowiązkiem prawnym, takie działania podejmować w szkole w sposób zorganizowany i ujęty w program wychowawczo-profilaktyczny. Rodzaje tych zajęć i rodzaje podejmowanych działań są różnorodne. Na pewno wymieniając je, Państwo zobaczycie, że tak jest. Te działania są podejmowane w różnych formach. Mają one miejsce podczas zajęć dydaktycznych, na godzinach wychowawczych, tak zwanych w zakresie takim, że na różnego rodzaju przedmiotach te zagadnienia ze względu na charakter przedmiotów są ujmowane nie tylko w programie nauczania, ale i w tym programie wykraczającym poza program nauczania. I blok różnego rodzaju działań i zajęć pozadydaktycznych, poczynając od różnego rodzaju zajęć polekcyjnych zainteresowań, wzmacniających zainteresowania, jak i działań typowo profilaktycznych z zakresu już tak zwanych niedostosowań konkretnych uczniów do warunków, czy to społecznych, czy warunków szkolnych, dzieci z różnymi dysfunkcjami, gdzie zajęcia są prowadzone i indywidualnie, i w grupach. Tu zrobię może pewnego rodzaju dygresję, bo niedawno, parę miesięcy temu, ukazało się nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkół, dla wszystkich placówek w systemie oświaty, i pod względem merytorycznym to rozporządzenie, ja powiem tak obrazowo, od tylu lat jestem w oświacie, to oceniam, że bardzo wspaniałe merytorycznie i ideowo rozporządzenie, które ujmuje w sposób całościowy, kompleksowy. Ma tylko jedną wadę, że nie jest to skorelowane z ramowym planem nauczania. Co mam na myśli? W ramowym planie nauczania są godziny na konkretne zajęcia szkolne,
Jest powiedziane, że w tym ramowym planie nauczania, że godziny na pomoc psychologiczno-pedagogiczną powinny być zaplanowane w arkuszu organizacyjnym szkoły, który wiadomo zatwierdza organ prowadzący. I te godziny mogą się znaleźć na zasadzie takiej dogadywania się, ile tych godzin jest potrzebne, czy damy, czy nie damy. Jeżeli jest takie wspaniałe rozporządzenie i my wszyscy się co do tego zgadzamy, nauczyciele, bo myśmy już nawet i szkolenie niedługo będzie kompleksowe Rady Pedagogicznej za miesiąc będzie, to powinno za tym pójść techniczne rozwiązanie tych problemów, bo wiadomo, że większość zajęć prowadzonych indywidualnie i w grupach przez nauczycieli jest prowadzona na zasadzie wolontariatu. W myśl kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do jakiegokolwiek zajęcia, za które nie płaci. Ale przecież nie będę zamykał możliwości prowadzenia takich zajęć, bo w 30% szkoła nie spełniała swoich istotnych celów, do których jest zobowiązana. Więc tu jest pewnego rodzaju taka brak korelacji między założeniami a praktycznymi rozwiązaniami. Dalej w to nie będę wchodził, bo szkoły sobie różnie radzą i my też sobie różnie radzimy. I może teraz już konkretnie, jakie prowadzimy działania ogólnie rzecz biorąc z zakresu profilaktyki działań wychowawczych. Prowadzimy bloki zajęć poświęconych pracy umysłowej pod takimi hasłami, jakby tematami, które należy by tak ująć. Jak uczyć się skutecznie? Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi, higiena pracy w szkole i w domu. Blok zajęć poświęconych umiejętnościom społecznym. Na różnego rodzaju działaniach, zajęciach uczymy dzieci umiejętności słuchania, prowadzenia dialogu, porozumiewania się w różnych sytuacjach. Uczymy dzieci asertywności, radzenia sobie z własną i cudzą agresją, rozwiązywania konfliktów, efektywnego współdziałania w zespole i podejmowania wspólnych decyzji, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwoju i zdrowemu życiu. Są bloki poświęcone działaniom prowadzonym w zakresie rodziny. Blok zajęć mających na celu wytworzenie i kształtowanie nawyków kulturalnych. Blok zajęć poświęconych kształceniu postaw ekologicznych, proekologicznych. Uczymy dzieci o subkulturach młodzieżowych. Mamy blok zajęć prowadzonych zajęcia doradztwa zawodowego. Z tolerancji oraz wielokulturowości. Nawet ta nasza niedawna uroczystość na Kirkucie, prawda, była nie tylko zwieńczeniem tego, że tamta uroczystość była zorganizowana przez władze gminy, ale szkoła, zanim się do tego włączyła, prowadziła tego rodzaju zajęcia i na tym przykładzie też i obecność dzieci w Lublinie na Kulu, tam gdzie były wręczane osobom naszej gminy medale Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Dobrze tytułuję, dobrze. Zapoznajemy dzieci przede wszystkim też z ich podstawowymi prawami wynikającymi ze statutu szkoły, z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co za tym idzie, z naszego najważniejszego prawa, jakim jest Konstytucja RP. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia związane z tematyką dotyczącą krajów Europy i świata. Tutaj są też dużym wspomożeniem program, który przy pomocy pieniędzy zewnętrznych Erasmus+, prawda, nie będę się rozwijał, na pewno Państwo wiecie, jest na stronach naszych internetowych. Wyjazdy, wymiana z różnymi krajami, ze szkołami w różnych krajach. Kształcenie nie tylko młodzieży, ale i nauczycieli w umiejętnościach komunikowania się i nabywania umiejętności z innych języków.
spotkania z przedstawicielami z innych krajów. Duża część działalności szkoły poświęcona jest działalności turystycznej, w tym wycieczek. I tu są takie dwa rodzaje wycieczek. Typowo turystyczne, typowo wypoczynkowe, krajoznawcze, a przede wszystkim duży blok wycieczek z zakresu przedmiotów. Konkursy przedmiotowe, wewnątrzszkolne, pozaszkolne. My ze swojej ofercie mamy około kilkudziesięciu konkursów wewnątrzszkolnych i bierzemy udział w około kilkunastu konkursach zewnątrzszkolnych o różnego rodzaju tematyce, jak i zakresie. I szkoła ma tutaj efekty nawet na tych najwyższych szczeblach. W konkursach krajowych i międzynarodowych też ma swoich laureatów. Chociażby ostatnio kontynuacja działalności. Tak wymieniam tylko jednostkowo, nie będę wszystkiego wymieniał, ale żeby konkretnie powiedzieć. Działalność pani Dados, prawda, nie muszę tłumaczyć, na czym polega w szkole, i ostatnio też przywiozła nam laureatów i nagrody z konkursu krajowego. Organizowanie wycieczek do muzeów, do teatrów, do kin. Prawda, duży teraz temat wokół mediów i w ogóle powszechnie związany z Holokaustem. My takie, chociażby w tym zakresie, prowadzimy przecież wycieczki do Majdanka. Mamy tutaj takie możliwości i tam są organizowane przez to muzeum w trakcie tych wycieczek konkretne zajęcia z dziećmi na temat nie tylko Holokaustu, ale w ogóle działalności, jeżeli tak można powiedzieć, działalności hitlerowców związanych z obozami śmierci na terenie Polski. Cały blok podejmowanych działań w zakresie rozwijania postaw patriotycznych, apele, akademie, rocznice. Oczywiście to jest ujęte w kalendarz imprez szkolnych i środowiskowych szkoły i nasza szkoła uczestniczy w tych imprezach też na zewnątrz i sama je współorganizuje lub organizuje. Gazetki szkolne związane z różnymi rocznicami, poczynając od świąt obyczajowych poprzez historyczne czy faktograficzne. Jeżeli ktoś odwiedza szkołę, to na pewno widzi zmieniające się wraz z kalendarzem te gazetki. Opieka nad miejscami pamięci, która nie tylko jest obowiązkiem gminy, ale realizowana, a właśnie ten obowiązek realizowany jest też przy pomocy szkół i działalności szkół w tym zakresie, konkretnie przy różnego rodzaju uroczystościach i odwiedzaniu. Konkretnie sprzątanie, porządkowanie na święta państwowe, na święta środowiskowe. Udział w uroczystościach religijnych, środowiskowych, kultywowanie tradycji rodzinnych, lokalnych, związanych ze świętami. Tutaj konkursy, nawet współdziałanie w tym zakresie z Grzesiem, prawda, wzajemnie to efekty pracy naszych dzieci przedstawiamy, korzystając z tej możliwości, że mamy GOK i jest to nie tylko wewnątrz szkoły, ale i wychodzimy na zewnątrz. Wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, wiele tych akcji, które jest organizowanych nie tylko przez nas, ale my włączamy się w akcje o charakterze takim, który ma zakres większy niż tylko gmina. Pielęgnowanie pamięci o patronach i zasługach naszych patronów, jakie oni mają zasługi nie tylko dla naszego Kurowa, ale i dla kraju. W tym względzie współpracujemy z instytucjami takimi jak PPP, Poradnia Pedagogiczna, Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach, nasza komisja, dwie komisje, prawda, do rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i ta komisja interdyscyplinarna, która jest powołana i działa na terenie gminy.
żeby nie wchodzić zbytnio w szczegóły. Mamy takie stałe programy profilaktyczne. Tytuły Nie pal, przy mnie proszę. Na pewno znane wam są chociażby z telewizora takie programy. Dopalacze, nowe narkotyki, nie bądź obojętny. W tych swoich działaniach mamy za cel wspieranie uczniów, zwłaszcza uzmysławianie im zachowań ryzykownych, które mogą ich narazić nie tylko na stratę zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Organizujemy co roku tydzień profilaktyki, którego efektem jest też później ten dzień profilaktyki gminny, festyn, który jest organizowany wspólnie z GOK-iem i z innymi organizacjami w naszej gminie. Działamy mocno z policją, kiedy nam nie tylko policja jest potrzebna do działań prewencyjnych czy nawet zapobiegawczych. Goszczą u nas policjanci na zajęciach z małymi dziećmi, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze starszymi, którymi już się tłumaczy skutki ich działań, takich, które mogą ich nawet jako nieletnich narazić na odpowiedzialność karną przed sądem dla nieletnich. I w tym względzie prowadzimy współdziałanie z sądem poprzez to, że sąd wyznacza kuratorów w niektórych sprawach trudnych, wychowawczych w rodzinie i konkretnym dzieciom. Mamy takich parę przypadków i na co dzień te wizyty i te współdziałania są przez nas prowadzone. Są bloki zajęć poświęconych zagrożeniom płynącym z internetu. Szkoła ma obowiązek posiadać program zabezpieczający przed treściami niebezpiecznymi w internecie i taki program jest, żeby dzieci, korzystając z naszego zaplecza komputerowego, internetowego, nie mogły wchodzić na strony, które są niepożądane z punktu widzenia ich zdrowia psychicznego, a także żeby nie poznawały niewłaściwych treści. I tutaj Rada Pedagogiczna jest co roku w tym zakresie szkolona, no bo dlaczego co roku? No bo co roku pojawia się, jest to ten sam problem cały czas, ale co roku pojawiają się nowe zagrożenia, nowe sposoby wpływania na dzieci. No przy tym w tym momencie powiem, że ta fala zagrożeń płynących z wszelkiego rodzaju środków takich jak telefony, tablety, internet, komputer, hejtowanie, które ma miejsce w szkole w sposób zastraszająco rosnący. I nawet byście się Państwo zdziwili, że to hejtowanie to jest też na poziomie nauczania początkowego i jest największe. Dlaczego? Bo dzieci jeszcze nie mają wyrobionych prawidłowych nawyków i prawidłowych sposobów, że tak powiem, górnolotnie rozpoznawania, co jest dobre, co jest złe, a już ta technika ich tak zaciekawia, że one w sposób bezkrytyczny robią to, co robią. My mamy te problemy w szkole, ale wiadomo, że one, nie chcę być źle zrozumiany, nie mają pełnego źródła w szkole, bo to przecież nie my im dajemy do ręki tablety i komórki. I raczej na lekcji tego nie robią. Raczej robią to w czasie wolnym i pozaszkolnym. I bezkrytycznie wymieniają się tym hejtem i obkładają się jak maczugą w czasach prehistorycznych. Ja przepraszam za dygresję, ale powiem to, bo mam takie osobiste przeżycie i przekonanie. Wiadomo, że pełnię teraz obowiązki, prawda, w szkole podstawowej. Od wielu lat tej szkoły podstawowej na co dzień nie widziałem. Miałem taki obraz, jak ma obraz
sąsiad, dyrektor innej placówki, prawda? I przy różnych okazjach współpracy widzę, byłem. A teraz przez 5 miesięcy mam wgląd na co dzień w problemy takie dnia codziennego. To powiem obrazowo tak, jak byłem dyrektorem gimnazjum, to pod względem agresji, złych zachowań i tych niewłaściwych sytuacji, które w każdej placówce mają miejsce, to ja miałem spokój. Jako dyrektor, bo wiadomo, że do dyrektora to docierają takie już szczególne sytuacje, których trzeba wykraczać poza inne instytucje pozaszkolne i wspomagać nauczycieli i tak dalej, radzili sobie w jakimś zakresie. Ilość tych działań w szkole podstawowej agresywnych jest dla mnie zastraszająca. A zwłaszcza zastraszający jest fakt, że to się dzieje wśród maluchów. Starsze dzieci jakby już nabierają pewnego rodzaju odpowiedzialności, świadomości poprzez różnego rodzaju działania, dojrzewanie samoistotne, socjalizowanie się, działania w szkole i w rodzinie i tak dalej. A te maluchy są strasznie narażone. Strasznie narażone, bo są bezkrytyczne, jeszcze nieświadome pewnych rzeczy. I ten poziom agresji, ja rozmawiałem też w tym względzie z panią Ewą, dyrektorką przedszkola. Ona też to potwierdza, że to widać i w przedszkolach, kiedy dziecko ledwo zacznie mówić, ma 5 czy ileś lat i w kieszeni ma to urządzenie. Tak, w większości. Ja się nie dziwię też rodzicom, bo rodzice sami doskonale wiecie, bo przecież jesteście rodzicami czy dziadkami w większości, jak tu siedzimy. Rodzina te 20-30 lat temu trochę miała inną strukturę i ta struktura społeczna była trochę inna. Warunki współczesne zmuszają nas, mówiąc tak ogólnie, do pewnej pogoni, do pewnego braku czasu, a zwłaszcza braku czasu dla dziecka. Gdyby tak dziecku poświęcić godzinę, dwie dziennie, tylko jemu, sytuacja agresji, różnych niepowodzeń szkolnych, niewłaściwych zachowań przez nas byłaby zauważana na pewno w innej skali. Ja przez te miesiące przeprowadziłem wiele rozmów z rodzicami. Ja przeprowadzam rozmowy z rodzicami tak zwanych przypadków bardzo trudnych czy wymagających jakby wkroczenia autorytetu dyrektora, tego formalnego, a czasami faktycznego, jeżeli tak, dyrektor ma taki autorytet, bo formalny ma na pewno. I postawy rodziców w tych trudnych sytuacjach są dla mnie zastraszające. Rodzice nie widzą problemu. Tak. Problem jest w kolegach, w szkole, którzy go do tego prowokują, środowiska, które go do tego zmuszają. Tak. Problemy są rozłożone po różnych. Ale w tych właśnie takich przypadkach, i to potwierdzają mi w rozmowach pedagodzy i wychowawcy, że w każdej klasie są tak zwani bezkrytyczni rodzice. Bezkrytyczni. Nie chcą, nikt nie widzą złego u siebie, w swojej rodzinie. I tak trywializując, nie dziwię się pewnym dysfunkcjom dzieci. Jak ja rozmawiam z rodzicami, od razu widzę, że skąd są te dysfunkcje? No, one są u rodziców. Dorosła osoba, która ma problemy z socjalizacją. Nie zauważa niczego złego w sobie. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś się przyznał, założył szatę jakąś i się biczował, ale no przecież teoretycznie, co ma przełożenie na praktykę, wiadomo, że każdy z nas popełnia błędy. I trzeba się wzajemnie słuchać, jak siadamy nauczyciel z rodzicem, rodzic z uczniem. Ja się wtedy nie dziwię, mnie tych dzieci czasami szkoda, kiedy widzę bezkrytycznych obrońców, totalnych obrońców
rodziców swoich dzieci. I później się to nawarstwia, a my się wtedy nie rozumiemy. Rodzice mówią, że my jesteśmy po prostu głupi, nieskuteczni, niekompetentni. Pewnie w jakiejś mierze tak. Ale chyba jesteśmy bardziej kompetentni od przeciętnego obywatela, bo z racji swojego zawodu, praktyki, umiejętności, każdy wiedzy, każdy w różnym stopniu na pewno, bo ma różne doświadczenia. Ale mnie właśnie strasznie boli, że tak człowiek niby u końca swojej kariery zawodowej, a ciągle spotyka się z podobnymi problemami i ze zwiększającą się skalą problemów. Sam osobiście mam takie poczucie, Panie Boże, przecież ja nie widzę sukcesu swojej pracy. Co ja robię? Ciągle robię to samo, staram się i na ile mogę. Mówię o sobie i tak ogólnie o pedagogach, prawda? Przecież wiadomo, jacy są też pedagodzy, ja to nie chcę generalizować, nie chcę mówić, że to są aniołowie tacy, jak ja tu mam na swoim telefonie. Ale takie myśli człowieka nachodzą i... No ale wiadomo, profesjonalista nie może tak podchodzić do sytuacji, tylko musi zaprzęgać się codziennie ten orczyk, brać ten pług i ciągnąć go. Ciągnąć go codziennie i mocno i liczyć, że coraz więcej zwolenników i ludzi i instytucji, które go rozumieją, znajdzie, bo jest dużo tych instytucji. Bardzo dużo. To nawet w naszej gminie. Ja tu nie mówiłem, prawda, patrzę na panią kierownik, jaka jest współpraca i w jakim zakresie zdrowego żywienia, różnych programów na ten temat i konkretnej opieki pieniężnej w kwestii dożywiania, w kwestii pomocy materialnej rodzicom. Przecież to, co robi OPS, też źródła informacji ma w szkole i my odwrotnie. I tak każdą instytucję, jakby wymienić w gminie, zazębiamy się. Dlatego wiem, że mówię do mikrofonu i do kamery, więc chciałbym skorzystać z tej możliwości przekazu i prosić o bardziej wnikliwe i głębszą współpracę i przede wszystkim zrozumieniu, wzajemnemu zrozumieniu się. I zwracam się tu jak najbardziej zwłaszcza do rodziców. My naprawdę nie działamy przeciwko dzieciom. Jeżeli się takie sytuacje zdarzają, to ze zwykłego niedopatrzenia, zaganiania lub jakichś błędów. Ale cała nasza działalność nastawiona jest na to, żeby sobie wzajemnie pomagać. Ja wiem, jakie szkoła ma bardzo duże wsparcie wśród rodziców, wśród rady rodziców. Rodzice są na każdym kroku, przy każdych naszych działaniach, przy każdych naszych uroczystościach. Wspierają nas nie tylko obecnością i pomocą, materialnie, duchowo, bo nie chcę powiedzieć, że nie ma rodziców, którzy nas rozumieją. Jest ich większość, jest ich zdecydowana większość. Ale rosnąca liczba niezrozumienia się wzajemnego, w mojej ocenie wzrasta. I myślę, że wyprzedzając jakby i wychodząc poza temat naszej komisji, chciałbym też w momencie, kiedy będziemy tworzyć projekt organizacyjny, pomimo że minister nie przewidział nakazowo tych godzin, tylko dał nam jakby dwóm stronom, szkole i organowi prowadzącemu, ustalenie wewnętrzne według potrzeb przydzielenia godzin na tak zwaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną. Jak myśmy policzyli z pedagogami, z wychowawcami, żeby w pełni, jakby tak, wiadomo, że w 100% nie da się, bo realia nie zawsze na to pozwalają, objąć dzieci tą pomocą, to ja musiałbym mieć dodatkowo jeszcze skalę około 50 paru godzin, czyli prawie ponad dwóch etatów, żeby te wszystkie dzieci objąć zajęciami indywidualnymi. Mało tego, brak mi specjalistów na niektóre zajęcia, więc my zaciągamy z zewnątrz specjalistów, prawda? Bo specjalistów
do zajęć terapeutycznych szkoła nie posiada. Dwie osoby, trzy w szkole mają takie uprawnienia do różnego rodzaju zajęć i ich robią, ale te dysfunkcje i po przebadaniu dzieci w poradniach są różne. I jeżeli by było takie zrozumienie tego problemu, to ja myślę, że tak na nasze potrzeby, a na możliwości gminy, bo to się, wiadomo, każde działanie wiąże się z pieniędzmi, to żeby te kilkanaście godzin w następnym roku w projekcie organizacyjnym na te zajęcia przeznaczyć. Bo jak my sobie radzimy teraz? Bo ja mówię, prowadzimy, a nie ma ani jednej godziny na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W ramach pensum, czyli godzin tygodniowych pedagoga szkolnego, prowadzą te zajęcia logopeda, bezpłatnie nauczyciele. Ale wiadomo, jeżeli pedagog całe swoje, czy 3/4 swego pensum poświęca na zajęcia indywidualne z dziećmi lub z grupami, on wtedy nie służy całej szkole. Ma jakby zawężoną możliwość działania, gdzie są jego obowiązki, mówiąc tak obrazowo, na każdą potrzebę wychowawcy w szczególnych sytuacjach, kiedy są takie, a są co tydzień, codziennie takie działania agresywne dzieci, że musi przyjść osoba trzecia na zajęcia i po prostu fizycznie odizolować to dziecko od klasy, żeby nauczyciel mógł prowadzić zajęcia. Nie wymyślam, proszę Państwa, nie wymyślam, takie rzeczy są. Rzucanie stolikami, policzkowanie nauczycieli, to w naszych czasach było odwrotnie, prawda? Kiedy było zezwolenie na to, przyzwolenie. Do czego nie zachęcam i całkowicie inne czasy i szkoda o tym mówić. Są takie przypadki, kiedy musimy zadbać o podstawowe bezpieczeństwo dzieci i nauczyciela po to, żeby była możliwość prowadzenia zajęć. Wyobraźcie sobie, jeżeli ma się takich paru uczniów, w jaki sposób oni są możliwi do zdezorganizowania lekcji, z której powinno korzystać kilkanaścioro, dwadzieścia kilka dzieci. Jak ja chodzę na zajęcia i pytam czasami, przed feriami zdarzyła nam się już mała początek chorób i tak było w klasie, nie było po sześcioro, po pięcioro dzieci. No i tak pytałem, chodziłem, jaka jest absencja. To usłyszałem przy tej okazji, a taka i taka, ale proszę pana, jaka wspaniała była lekcja. Ja mówię, dlaczego tak mówicie, wspaniała lekcja? A bo nie było tego, tego, tego i tego. I to nie jest cały obraz, to nie jest totalny obraz szkoły, ale takie rzeczy mają miejsce codziennie. Codziennie. I mnie troszkę, może dlatego, że już jestem starszy, dziwi fakt, że ze szkoły robi się instytucję systemową. Instytucję do wszelakich poruczeń. Tam musi być pomoc psychologa, pedagoga, materialna, opieka. No, o świetlicy tu nie mówię. To już jest taka potrzeba chwili, że tak nam świetlica rośnie jako instytucja wewnątrzszkolna i to zgoda z tym, bo tych dzieci jest ponad 100 i, jak to się mówi, od 7 do 16. To będzie rosło, trzeba mieć świadomość, to zadanie szkoły i rodziców w tym trzeba wspierać, bo wiadomo, są w pracy. Ale takie totalne wymaganie od szkoły wszystkiego, nie da się utrzymać takiego systemu. Szkoła przede wszystkim uczy i poprzez uczenie wychowuje, bo poprzez wychowywanie uczy. I to jest podstawowy cel szkoły. A ten cel zostaje coraz bardziej zawężany poprzez to, że my musimy spełniać inne zadania. Wspierać rodzinę, bo takie są potrzeby chwili.
I dokąd w pewnym momencie, jak sobie tak już filozoficzne pytanie zadaję, dokąd w pewnym momencie dojdziemy? Jeżeli będziemy podążać tą drogą, to ze szkół staną się instytucje wspomagające, a nie kształcące. Może zbytnio dygresjami wyszedłem w przód. Natomiast chodzi, mogę przy tej już okazji, żeby nie zajmować głosu, oferta, czy później? No tak. Może mielibyśmy jakieś pytania do tego, co pan dyrektor mówi. A, proszę bardzo, bo ja nie chcę tu kierować posiedzeniem. Chciałem sobie uzupełnić pana dyrektora, bo temat był naprawdę poważny i bardzo interesująco przez pana przedstawiony. Dlatego nie wchodziłem w szczegóły, bo chciałem jakby... Bo w szczegółach nie widać całego obrazu. Ja dość ogólnie o tym mówiłem, po to, żeby ten obraz się w jakiś sposób nam ukształtował, upowszechnił. Mówiono, że największa agresja jest w gimnazjum. To był jeden z powodów likwidacji gimnazjum. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Kurowie okazuje się, że to nie była prawda. Oczywiście, to co tutaj pan dyrektor mówi, to my obserwujemy również od iluś lat. Ponieważ tak, te dzieci, które sprawiają problemy, przeważnie są to, nie powiem, że przeważnie, bo nie można generalizować, ale są to często dzieci z rodzin, których rodzice są u nas pod opieką. My tę sytuację znamy. Wiemy, że znacznie większy odsetek dzieci teraz korzysta z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Są problemy o tym rzucaniu krzesłami, stolikami, o tym, że musi osoba być, która pilnuje tego dziecka. Nawet ja o tym też wiem. Też rozmawiamy z pedagogiem, że te sytuacje bardzo dobrze znamy. Wiem, które to są dzieci, bo nie da się tutaj nie wiedzieć przy takiej współpracy, jaką mamy ze szkołą. I ta sytuacja, że tych dzieci nie ma w szkole, ponieważ zostają w domu, a reszta klasy dopiero się czuje wtedy fajnie niebezpiecznie, to rzeczywiście istnieje, wiem, bo też to słyszałam. I ja naprawdę jestem tym mocno zaniepokojona, ponieważ ten problem jest coraz większy. Coraz większy. Coraz częściej przychodzą do nas, przychodzą matki, przychodzą babcie, przychodzą dziadkowie, którzy kompletnie nie widzą możliwości poradzenia sobie z dziećmi. Często też to właśnie dochodzi, że to babci i dziadkowie zauważają, że problem narasta. Natomiast rodzice od tego gdzieś tam uciekają, szymkają oczy. Zupełnie inny model jest teraz funkcjonowania rodziny. Dzieci są zostawione same sobie. Żeby dziecko wychować, bo dziecko potrzebuje kontroli, potrzebuje jasno wytyczonych granic. To nie jest tak, że robimy dziecku krzywdę wtedy, ograniczając mu pewne rzeczy. Dziecko musi wiedzieć, co mu wolno, co mu nie wolno. Tego niestety teraz jest coraz mniej. Także niestety jest duży problem. Tak, te problemy zawsze były, ale nas zadziwia skala ich, prawda? Skala jest większa. Nie czasami dzieci, bo jak w szkole będą miały te zajęcia, to pomoże. Takie dziecko wróci do domu, na rodzic powie szkoła, psychologiem, a prawda jest po naszej stronie. Tak, skala na przykład z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której my jesteśmy zobligowani poprzez to, że poradnia przebadała, orzekła różnego rodzaju dysfunkcje. My mamy 505 dzieci w podstawówce i z klasami gimnazjalnymi. A skala tych dzieci, którymi musimy się zająć, a są jeszcze inne bez badania, które wymagają pomocy, tylko te przebadane, to jest skala 54, czyli 10%, które wymagają działań specjalistycznych. Ale dzieci to wynoszą z domu. Ja mam taki, znam taki przykład, gdzie biedna rodzina dostała paczki na święta. I to takie są różne. Tam było, nie było. I pralkę, i tam lodówkę, i coś tam jeszcze jest dane. I matka przychodzi do szkoły i mówi przy wszystkich, że nie takie ona sobie wyobrażała, nie takie kolory dostały dzieci z kafanderków, nie takie coś tam. Minął jakiś czas, dziecko dostaje posiłki. Dziecko mówi, no zjada, że może tego nie będzie jadło, bo im to nie pasuje. No i od kogo on bierze przykład? Z domu wynosi, bo mamie się nie podobało, dalej. Powinna dziękować za to, co ktoś jej dał, za darmo. Całe tworzenie kuchni, jeszcze ubrania i inne rzeczy. To ona, to nie takie, to takie, to postawa roszczeniowa, tak? Rośnie
strasznie. I dziecko później... Wszystko się należy, wszystko powinno być. Przecież domu. Ja mówię, że najlepiej nie dać nic, niech chce samo zarobić, niech się do czegoś dojdzie i wtedy może będzie chociaż miał szacunek do tego, że ktoś pomógł. To się ci to rozmawia. Ja to, dla mnie to jest przerażające. Te telefony, tablety, tak jak pan mówi, w ogóle podejście do nauczyciela, to jest makabre. Tak, a generalnie rzecz biorąc, w społeczeństwie, mówiąc jasno i wprost, nasz zawód ma bardzo niskie poważanie. Więc państwo daje to wszystko różne narzędzia zestawieniu. Do obrony, a jakie ma teraz nauczyciel do obrony, tak. Czy dyrektor, czy coś szkoły? Więc ja się nie dziwię, że rośnie grupa ludzi, która na mnie wierzy, nie ufa i nawet mówi, że my kłamiemy, mówiąc o pewnych faktach, prawda? Więc jeżeli nie ma tej podstawowych zależności, to jak można współpracować, prawda? Dziecko w drugiej klasie do nauczyciela mówi, no kiedyś to było nie do pomyślenia. Prawda? I to jeszcze się śmieje, że zobaczy. Albo kotek nauczyciel to pomaga. I to takie właśnie mały dziecko. Pułaby się pozbył takiego ucznia, przyszedł do kanału i powiedział, a nie popał wszystkich, ile jest. W ogóle nie mógł się dać, jakoś tak się zaraz uspokoił, ale w pierwszych momentach to normalnie terror był w szkole. I rodzice nie widzą nic takiego w postępowaniu dziecka. A można takim dzieciom pomóc, bo są przykłady w szkole, że nie jednemu takiemu dziecku pomogliśmy, kiedy jest naprawdę współdziałanie i wzajemne zrozumienie. Ono, tak. To muszą współpracować rodzice, nie? Problemy były, jakby mały dorósł, przeszedł przez pewien etap współdziałania. My mamy takiego ucznia, który teraz jest laureatem konkursów na szczeblu krajowym. Bardzo i o dziwo, no to nie o dziwo, może dla wiedzy takiej popularnej, że to są inteligentne, bardzo wrażliwe dzieci czasami. Nie czasami, a w dużej mierze. O tych przypadkach takich samych, co tu mówiłem, inteligentne dzieci, które się dobrze uczą, które posiadają wysoką wrażliwość i w tym idzie taka duża agresja. Stwarzają takie problemy, ale parasol ochronny mają. Mają parasol ochronny, który słyszą, tak, muszą słyszeć, bo ja w rozmowach z rodzicami, jeżeli słyszę to, co rodzic mówi do mnie, to ja domniemuję z bardzo wielkim prawdopodobieństwem, że to o tym się mówi w domu i to słyszy dziecko. I to dziecko słyszy tak samo, jak ten rodzic się do mnie zwraca i co mówi. Problemem nie są dzieci, tylko rodzice w większości przypadków. No przecież twój syn czy twoja córka, przepraszam za wyrażenie, jest twoim odbiciem. Moja córka, moje dzieci są moim odbiciem w większym lub mniejszym znaczeniu. Kiedy się od nas oderwie, czasami nie mamy wpływu na to, ale mamy niesamowity wpływ na to, jakie będą nasze dzieci. I tu, co pani kierownik mówiła, że rodzice nie mają czasu i mówią, nie dają sobie poradzić. To też trzeba rodziców zrozumieć, bo to jest naturalny, psychologiczny odruch każdego. Jak jest problem, to pierwszy nasz naturalny odruch to jest odrzucić to, pozbyć się tego. To jest odruch, który mamy z ewolucji, prawda? Tylko w ten sposób nie załatwia się rzeczy, bo odrzucenie, odsunięcie od siebie problemu nie załatwia tej sprawy. Trzeba wejść w ten problem, rozpoznać i później zastanowić się, co z nim zrobić. A na to trzeba jakiegoś zastanowienia, nie działania takiego podświadomego. Odrzucam, nie przyjmuję do wiadomości, nie chcę się tym zajmować. A to jest normalne, bo każdy z nas ma taki odruch, prawda? Wolałby. Panie dyrektorze, jeszcze miałbym takie pytanie. Mówił pan o zjawiskach patologicznych takich jak hejt, jak agresja słowna i fizyczna. A czy są jeszcze jakieś zachowania, które pan zaliczył do patologicznych, o których pan tu jeszcze nie mówił, a występujących w naszej szkole? Ogólnie rzecz powiem, to powiem tak. Nie ma takich zachowań, które w naszej szkole by ich nie było. Problemem jest rozpoznanie tego i skala. Na przykład teraz przy pomocy naukowców z UMCS-u, bo współpracujemy, nawiązaliśmy współpracę już od tamtego roku, kiedy szkoliliśmy Radę Pedagogiczną, będą nam prowadzili badania w nauczaniu początkowym właśnie pod tym kątem rozpoznania skali.
wielkości i rodzaju tych wszelkich zagrożeń, jakie przysyłają do nas po prostu ludzi, którzy robią doktoraty i magisteria, i na naszych dzieciach, nawet z moim zezwoleniem i naszej pracy, będą prowadzili badania ankietowe i zobrazuje nam to znów tę skalę. Bo ja takie działania prowadziłem 2 lata temu na naszych uczniach, no, 13-16 gimnazjalnych, prawda? A teraz właśnie na klasach 1-3 będziemy to robić. Mam nadzieję, że pod koniec roku szkolnego, bo taka jest obietnica, będziemy mieli już opracowanie tego problemu w sposób też statystyczny. Wtedy będzie pełny obraz. Tak. W miarę. Narkotyki są. Są. Alkohol? Jest. Papierosy są. Ale jak to się mówi, za moich czasów były te 2, tego trzeciego nie było, bo nawet do tej pory nie wiem, co to są narkotyki od strony praktycznej. SMS-y, hejty, agresja słowna, wzajemne prowokowanie się. To jest na porządku dziennym. Ja się nie umiem czasami jako instytucja obronić przed rodzicami. A bo przecież ten go sprowokował, a ten mu to zrobił, a ten to powiedział. No i jest to, jak to się mówi, moja wina w znaczeniu mojej instytucji. Nie mogę czasami, nie umiem, nie starczy mi doświadczenia, umiejętności w wytłumaczeniu niektórym rodzicom, że nie da się uniknąć pewnych zachowań. My, reagując na te zachowania, tłumacząc, na czym one polegają i czym grożą, w ten sposób możemy na dzieci wpływać, ale my nie spowodujemy, nie ma takiej możliwości, żebyśmy my spowodowali, żeby nie było alkoholu w szkole, żeby nie było hejtu. My możemy podejmować działania chroniące te dzieci, które to robią, i inne, przed dużymi skutkami tego. Ale do końca musimy mieć świadomość, my nie wyeliminujemy tego, bo taki jest współczesny świat. I to, co jest na ulicy, w telewizji, w rodzinie, to jest tak samo w szkole i odwrotnie. Bo to są te same dzieci, ci sami ludzie, te same mechanizmy, które nami powodują. A dziecko jest naturalnym, jak gąbka, chłonie wszystko i jest ciekawe świata. Jest ciekawe czasami bezkrytycznie. To jest potencja człowieka w tym, że świat idzie do przodu. Prawda? Bo na tym bazujemy w szkołach i wszędzie, i w wychowaniu. Na tej chęci poznawania i tym odruchu naszego, tym, że małemu się jeszcze chce, a dużemu już może nie, mówiąc tak obrazowo. Ale to też niesie swoje zagrożenia. I naprawdę, jakbyście na przykład Państwo przejrzeli, kiedy byście mieli czas i ochotę, jakiego rodzaju kursy, dokształcanie, w jakiej ilości, w jakich tematach jest prowadzona indywidualnie, nauczyciele się kształcą i grupowo my w szkole do jakich tematów się przygotowujemy, to należałoby powiedzieć, Boże, dlaczego jest taka mała skuteczność naszych oddziaływań? Bo to czasami, ja lubię mówić obrazowo, czasami to jest tak, jak policjant mówi z przestępcami. My zawsze jesteśmy o krok za nimi. Oni nas we wszystkim wyprzedzają. I świat nas też wyprzedza, zaskakuje tymi różnymi ciekawostkami, zagrożeniami. A my dopiero wiemy poprzez dzieci, że to ma miejsce. Poznajemy ten efekt poprzez dzieci, które już tego doświadczyły. Kształcimy się i dopiero próbujemy coś robić. Taki jest mechanizm. Czy się to komuś podoba, czy nie. Tak jest. My, nauczyciele, dowiadujemy się o pewnych rzeczach od dzieci. I się zastanawiamy, co to za zjawisko, co to jest, uczymy się tego. Bo ja nie jestem nawet tych, których rzeczy w stanie technicznie zrobić z tym, co są w stanie zrobić małe dzieci. Bo mnie to nie interesuje, nie jest potrzebne. Ale kiedy jako nauczyciel się z tym spotykam, to ja się muszę tego nauczyć. Żeby poznać problem. I później od specjalistów
próbować poznać, jak temu zarazać, jak tłumaczyć, jak wpływać na dziecko, jak wpływać na jego motywację. A czy takie zjawiska jak narkotyki czy alkohol zostały wykwysane na terenie szkoły, czy wypłynęły w ankietach? Czy miały miejsce właśnie jakieś zachowania po alkoholu, po narkotykach w szkole? Kiedyś o tam o tym wspominałem, miałem akcję tak zwanego wypierania fizycznej obecności narkotyków w szkole. No i wiadomo, że no i spokój, prawda? Zrobiłem to przez formy represyjne, dozwolone przy pomocy takich instytucji jak brygady narkotykowe i tak dalej. I sobie człowiek spokojnie żyje, nagle dowiaduje się od jednego, drugiego czy trzeciego. Przychodzi taki i on nie przychodzi wtedy, kiedy są lekcje, tylko wtedy, kiedy jest nasze najmniej zorganizowana opieka między 7 a 7.30. Jeszcze nie ma nauczycieli, są tylko nauczyciele dyżurni, już są niektórzy z obsługi. Świetlica już działa, ale w świetlicy, a oni chodzą wokół szkoły i proponują. I to miało miejsce na początku tego roku szkolnego. Dowiedziałem się no i znów musiałem wejść w kontakt z grupą z Komendy Powiatowej od Spraw Narkotyków. I zdaje mi się, że znów wypadłem poza płot. Ja dalej nie mam prawa i możliwości działania. Ale poza płot znów wypadłem. To, że w kieszeniach czasami u dzieci to jest, ale znów jest strach przed pokazywaniem i chwaleniem się. Bo dzieci czasami przynoszą cukier puder i mówią swojemu koledze, patrz, ona chce zaiść, nie chce pokazać, kim jest, mam następnego. Jak to się mówi, robią szpan. Ale to od razu trzeba sprawdzić, czy to jest szpan, czy to jest faktyczne działanie. Bo nawet jeżeli to jest szpan, to drugie dziecko nie wie i się zachęca przez to i ono faktycznie później dociera. A dotarcie nawet w Kurowie, proszę Państwa, do tego... Znaczy, ja takiej wiedzy natychmiast nie mam, żeby dasz mi 50 zł i ja Ci za 2 godziny kupię gdzie, ale za dzień, za dwa ja Ci powiem gdzie i ja Ci mogę dostarczyć. Znaczy, sam pewnie tego nie zrobię, bo nikt by mi tego nie dał i nie kupił, bo wiadomo, dyrektor, ale... Dotarłbym przez swoje dzieci, gdzie to można kupić i u kogo. Dziękuję. Pana proszę bardzo, panie. Wiadomo jest, że wychowywanie to najtrudniejsza rzecz, bo zawsze tak było i podobno na piramidach egipskich jest zapis, że jak starsi pomrą, to koniec świata będzie, bo młodzi coraz gorsi są. Z mojego doświadczenia jako nauczyciel wiem, że młodzież jest podobna, z tym tylko, że dostęp do takich środków, o których to wspomniał pan dyrektor, w ogóle go nie było, jeżeli można powiedzieć, że jakiś tam był. Oczywiście były papierosy, był alkohol, to były dwie rzeczy, które jako dziecko mogło być, czy jako już młodzież. Kiedy byłem uczniem na lekcji, nie mogłem przynosić zegarka, bo nie będziesz kontrolował nauczyciela. Za to były odpowiednie represje. Oczywiście wspomniane to było, że nauczyciel miał autorytet. Miał, bo to z czasów przed wojny, kiedy analfabetyzm był na dużą skalę, więc nauczyciel miał przez to ten autorytet. Zresztą w noweli Antyk matka Antkowi pyta się, czy dostał lanie dzisiaj. On powiedział, na pierwszej lekcji powiedział, no a za co? Na rozgrzewkę czy za naukę? On powiedział, że na rozgrzewkę, to matka mówi, nie martw się, dostaniesz i za naukę. Czasy się zmieniły i słusznie, no bo dzisiaj staramy się wychowywać, trafiając do rozumu. Ale tak to, co zostało, zresztą zawsze było mówione i zostało tutaj przez pana dyrektora i nie tylko, i to przez radnych wspomniane, musi być szczególna współpraca szkoły i rodziców. I na tą współpracę i na te działania, od kiedy szkoła istnieje, zawsze się stawiało, żeby ta współpraca odbywała się. To jako rodzice swoich dzieci też wiecie, że o tym dyrekcja na wszystkich radach czy wychowawcy na zebraniach rodziców w wyjadówkach mówili.
Ale dzisiaj w tym dobie hejtowania tabletów i różnych rzeczy, bo nawet jeżeli zablokuje się internet w szkole, a ja pamiętam czasy, w którym na strony te www i nie powiem jakie się uczniowie wchodzili, dopóki nie zostało to zablokowane jeszcze za moich czasów, kiedy dopiero te komputery wchodziły. Dzisiaj, jeżeli nie, to w domu. Jeżeli w domu rodzic się zablokuje, to a dostęp do internetu. Dzisiaj gry są przede wszystkim gry na zabijanie, bo to jest najciekawsze, jak się kogoś na którymś poziom wchodzi i się tam, że ja nie wiem, co to jest, bo ja w to nie gram, zresztą bym nie umiał i mnie to nie interesuje. Ale mnie w tym wszystkim, zresztą tu zostało wspomniane, jakie działania, i zresztą to w każdej szkole zostaje podejmowane. I dwie rzeczy mi się to podoba. I uważam, że na to przede wszystkim powinno być nastawienie. Profilaktyka polega na tym, tak jak w policji. Najpierw musi być rozpoznanie. No to rozpoznanie, zresztą wspomniał pan dyrektor, będzie to rozpoznanie. Niech sobie piszą te prace magisterskie czy doktorskie na temat sytuacji w danej szkole, ale takie rozpoznanie pomoże na podejmowanie już konkretnych działań w sposób systemowy. Bardziej systemowy i w sposób naukowy. No ale żeby do tego doszło, oprócz tego rozpoznania, to zostało tu już wspomniane, to potrzeba jeszcze odpowiedniej kadry. Nauczyciel, chociaż ma wykształcenie pedagogiczne, to ze względu na działalność to pedagogiczne polega, bardziej nastawione jest jego wiedza na działalność dydaktyczną niż pedagogiczną, czyli na to wychowanie, ponieważ od niego wymaga się wyników nie z wychowania, a wymaga się z nauczania. Jakie szkoła ma wyniki średnie? Kiedyś to były te staniny. Dzisiaj chyba już nie ma, tak? Jeszcze są. No to czy są, nieważne, ale to jest sukces. Tak samo dotyczy średnich szkół. To jest najważniejsze. I my tą średnią takiej szkoły dają uczniowie jacy. No z reguły uczniowie, którzy pod tą patologię nie podlegają w dużej ilości, ponieważ jeżeli jest zaangażowany w uczenie się, to nie ma czasu na tak zwane głupoty. Ale my mówimy tutaj dzisiaj o patologiach i o patologiach nie tylko dotyczących dzieci, ale rodzin czy społeczeństw. No żeby z tym walczyć i to, co już powiedziałem, że wcześniej pan dyrektor, żeby była ta skala wiedzy, no to muszą być ludzie i tutaj stawiałbym na to, co jest potrzebne w naszej szkole. W naszym przypadku to są psychologowie. Od najmłodszych czasów, od przedszkola, gdzie te agresje występują i do szkoły podstawowej, już nie będę mówił o średniej, bo to już powiedzmy, że to nie jest nasza działka. I na te dwie rzeczy trzeba postawić. My już mówiliśmy tutaj o etacie psychologa, ale jest to dwie szkoły podstawowe, plus jeszcze przedszkola, więc nie tylko jeden etat psychologa, zresztą on się już chyba tutaj kroi, bo już pani jedna kończy, prawda? No ale to mało, to jest wszystko mało, bo 50 uczniów plus jeszcze działalność, plus rozmowy z rodzicami, plus jeszcze dodajmy sobie sytuację, w którym jest to tak zwane sieroctwo, ale nie ze względu na śmierć rodziców, tylko na wyjazdy za granicę i związane z tym problemy, bo babcia nie poradzi sobie z dziećmi, które w ogóle odskakują co taki stary może wiedzieć na wiele, wiele tematów. Nie jest do rozmowy. Więc na to trzeba w naszym przypadku postawić i w związku z tym, bo tu jest powiedziana współpraca z policją, ale to jest bardziej już taka profilaktyczna, ale taka trochę tak, z wykrzyknikiem. To jest ta współpraca z opieką społeczną, to jest współpraca bardzo dobrze z Domem Kultury i to, co przez lata zostało wypracowane, należy kontynuować, bo to było dobre.
jeżeli uratuje się niewielu ludzi, to też już jest to zysk. Bo to, co powiedział pan dyrektor, co ja robię tu, zadawałem sobie przez 37 lat pracy, bo zawsze był taki okres, w którym tyle włożonego pracy, tyle rozmów, czy dawały efekty nie takie, jakie by należało. Rodzice są, no, dzisiaj daje się komputer, dzisiaj daje się tablet, dzisiaj kupuje się grę specjalnie taką niepedagogiczną i daj mi spokój jakoś sobie brać. Przedtem dawano kasę, ale kasę otrzymywali nie dzieci takie jak ja, chłopskie, które nie wiedziały, co to wakacje. Nie te dzieci, które musiały tutaj tytoń kiedyś nawlekać, dzisiaj już tego nie ma, bo oni tam wakacji nie mieli i robota była w polu. Ale dzisiaj na taki tablet, czy na komputer, czy na grę, to w miarę stać. W miarę stać. A jak nie, to zawsze można gdzieś kupić po niższej cenie. I ta współpraca jest, no, konieczna. Ona, czy jakie efekty da? No efekty da, jakie da, ale działać trzeba, bo to jest jedyna szansa, żeby wszyscy w miarę mogli działać na korzyść. A zwłaszcza, jeżeli chodzi o te patologie, to dzieci najbardziej zagrożone. Za moich czasów, kiedy dziecko rozrabiało, po pierwsze milicjant złapał, zaraz dzieci nie jesteś w szkole, później już przestaną łapać. Nie przed, też tam złapano, jak poszedłem na wagary, bo to się czasami zdarzało. No, ale jeżeli ktoś rozrabiał w autobusie, to nie zadawano pytania, jak się nazywasz i co twoi rodzice, tylko a jak was w tej szkole uczą, co? Jak cię w tej szkole uczą? No bo to szkoła odpowiadała za to wychowanie. Dzisiaj dziecko nie ustępuje w autobusie, a kiedy zwróciłem małemu dziesięciolatkowi, bo siadł dla takich starych jak ja i jeszcze inwalidów, a bo stała kobieta z Lasko, to mnie, już nie będę mówił co rodzina, matka z dzieckiem mi powiedziała, bo to nie tak dawno było, bo to by trudno było dyskutować. No ale takie czasy są i nie będziemy walczyli i nie będziemy mieli zbytnio nadzieję, że się one poprawią. Szkoła, kultura, oświata musi być dofinansowywana, bo to jest szansa na to, żeby odsuwać dzieci przez aktywną działalność od tej patologii. Bo musi być nie słowa, tylko konkretne działania. Jeżeli się właśnie przez te dziecko musi mieć działania. Ofertę, bo jak go tak. Zostawimy sam tak sobie, to jak domy kultury ono znajdzie też sobie muszą to, mieć co ofertę, będzie chciał. Ale jak pieniądze za tym nie pójdą, to ta telewizja daje lepsze efekty. Dziękuję. Zaczęliśmy od poważnego tematu, jakim jest patologia wśród dzieci i młodzieży. Przejdźmy teraz może do nieco przyjemniejszego, to nie znaczy, że mniej ważnego, bo zaczęły się ferie zimowe, ale jak widzimy za oknem, zimowe tylko z nazwy. I tu pojawia się problem, jaką ofertę przedstawić dla dzieci i młodzieży, żeby była atrakcyjna, żeby spełniała zarówno jakieś wymagania wysiłku fizycznego, zajęcia sportowe, jak również rozrywki kulturalnej. I chciałbym pana dyrektora Domu Kultury może poprosić, jak wygląda oferta właśnie naszego gminnego ośrodka kultury na ferie zimowe. No już jesteśmy od wczoraj, prawda? No i duży ruch w Siedlicy, także widać to, że zaczęły się. Jak co roku działamy tutaj wspólnie z przygotowaniem tego programu na całe ferie, poprzez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Świetlicę Środowiskową Przystanek i Muzeum. Te instytucje tutaj wspólnie opracowały program i tradycyjnie już na każdy dzień proponujemy coś. Także dwa tygodnie po prostu każdy dzień tutaj jest. Dajemy taką ofertę, kto coś sobie tam znajdzie. Ale tak w skrócie, tutaj ja przygotowałem taki graficzny wykaz i
Można sobie będzie to obejrzeć, ja później prośba, żeby powiesić w gminie, bo tutaj prawda, to będzie w gminie, też będzie mógł sobie zobaczyć. Więc tak, w programie mamy takie rzeczy. Gry rekreacyjne, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, codziennie tutaj w GOK-u. Korzystanie z internetu i gier, 6 komputerów i czytelni, codziennie w bibliotece. Zajęcia plastyczne dla dzieci, biblioteka, dzisiaj odbywają się właśnie od 11. To jest biżuteria z makaronu, takie plastyczne. Oraz drugie takie czytanie bajek i wykonywanie ilustracji w kręgu baśni i legend 8 lutego również o godzinie 11 się zacznie. Bajki filmowe proponujemy tutaj zarówno na, zresztą wszystkie są na dużym ekranie, ale w dwóch wersjach, tradycyjnej, to znaczy z taśmy, prawda, i również cyfrowe 30, czyli dzisiaj o godzinie 15 każda projekcja. 30 stycznia, a potem 2, 3, 4, 7 i 9 lutego w sali widowiskowo-kinowej w GOK-u. Tradycyjnie również w każde ferie turniej gry w hokej 3 lutego o godzinie 16.30 w GOK-u. Turniej gry w tenisa stołowego 4 lutego o godzinie 17 również w GOK-u. Turniej gry w bilard 11 lutego również w GOK-u. To jest poszczególne, prawda, grupy wiekowe. W bilard to już starsi, prawda, grają. Dwa spektakle teatralne proponujemy dzieciom. Mianowicie Teatr z Krakowa ze sztuką Bazyliszek 31, czyli jutro o godzinie 16. I to jest teatr tradycyjny. Oraz drugi teatr Złote Jajko. To jest no po dłuższym niewidzeniu tutaj u nas teatr lalkowy. 11 lutego o godzinie 15. Będą dwa spotkania, takie nazwaliśmy spotkania redakcyjne w muzeum, czyli które działania będą, których celem już i powiedzmy końcowym tym efektem będą prace dzieci zamieszczone w kwartalniku o nas. Czyli to jest takie redakcyjne w związku z tym przygotowanie. I to są dwie części. Część pierwsza 2 lutego o 13.30. Część druga 6 lutego o godzinie 14. Dzieci już się tam zapisują. I mamy, jeśli chodzi o przystanek, tu bardzo różne, szerokie działania, zajęcia plastyczne, kulinarne, gry stolikowe i komputerowe, karaoke, plastyczne zajęcia, zabawy ruchowe i to będą 30, 31, 1, 2, 6 i 10 lutego od godziny 12 zwykle. Zabawa karnawałowa 3 lutego o godzinie 15 w przystanku i również w przystanku dyskoteka 10 lutego o godzinie 15. Te programy i ogólne, i szczegółowe dla każdej dziedziny zamieszczone były na stronie gminy. Wysłałem informacje również do naszych szkół drogą mailową oraz i również w podstawówce naszej te wszystkie materiały. Tak, tak. I wyeksponowane również. Tak, i takie także. No jesteśmy otwarci i tak jak powiedziałem, 2 tygodnie oddajemy się do dyspozycji codziennie. Dziękujemy. Widzę, że mimo, że to jest Dom Kultury, to umieścił Pan również zajęcia sportowe. Tak, tak. I no, zawsze tak było. Tak, to jest dobre, bo nawet to jako taki przerywnik pomiędzy jakimiś takimi, czy oglądaniem internetu, czy czytaniem jakichś książek, czy czasopism, czy jakiś dalszy. A te turnieje oczywiście z nagrodami, także to jest dodatkowe. No dodatkowo. Tak. Tak, no niestety takie czasy, że bez jakichś dodatkowych stymulacji. Ciężko zorganizować jakąś zabawę. Myślę, że więcej ofert sportowych może Pan Dyrektor Szkoły przedstawić. Tak, my się uzupełniamy. Tak, my się w ten sposób uzupełniamy, że te ogólnie rzecz biorąc takie zajęcia typowo świetlicowe, planszowe, gry i o mniejszej skali, jeżeli metraż potrzebny, to robi go Dom Kultury. My się nastawiamy bardziej na zajęcia rekreacyjno-sportowe, chociaż nie tylko, bo
jeżeli przychodzi grupa dzieci i chce uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, w grach różnego typu stolikowych, to mamy i to do dyspozycji. Generalnie codziennie robimy zajęcia na dwóch salach gimnastycznych. Od godziny 10 do 13 są dyżury nauczycieli, przeważnie WF-istów, ale nie tylko. Są tam organizowane zajęcia ze względu w podziale na chłopcy, dziewczynki, chociaż nie jest to zasada sine qua non, bo i młodsze dzieci korzystają z tej mniejszej sali gimnastycznej, starsze z większej. To właśnie jest nasze jedna z form działań profilaktycznych na okres ferii, że my można pójść i zobaczyć kilkadziesiąt dzieci zaangażowanych w te zajęcia, czyli czas poświęcony na coś pożytecznego. Jak co roku do nas zgłaszają się z chęcią wzięcia udziału absolwenci, więc nie zamykamy przed nimi drzwi. Też uczestniczą w tych zajęciach u nas absolwenci. No i po południu są różne, nie ze względu na ferie, bo po południu są zajęcia sportowe na sali gimnastycznej non-stop, zresztą jak widzicie w tej porze zimowej, to tam się świeci światło, więc te grupy, które chcą w okresie ferii korzystać, nie zamknęliśmy szkoły, chociaż prowadzę w szkole remont i muszę mieć dwa dni na to, żeby zrobić generalne sprzątanie, prawda? Więc ta oferta dotyczy wszystkich dni feryjnych oprócz ostatniego dnia, czwartku i piątku, bo dwa razy do roku, czyli w ferie i w wakacje, szkoła musi być generalnie sprzątnięta, czyli z wyniesieniem wszystkich ławek, stolików, sprzętów z klasopracowni celem no, takiego generalnego sprzątania. A już poza feryjne to teraz realizuję zalecenia sanepidu, jeżeli pamiętam, od dwóch czy od trzech lat były, bo to jest ostatni rok, kiedy mamy na zrealizowanie tego. Doprowadzenie zimnej wody do sanitariatów w części budynku po podstawówce. Jak na pewno historycznie pamiętacie, najpierw było zalecenie zrobienia ciepłej wody i została zrobiona ciepła woda, ale nie tylko ciepła woda, a musi być i zimna. I było zalecenie i teraz właśnie to robię. Kuję wierce, sztukam, pukam. Psuję. Psuję, naprawiam. Nie za 60 tysięcy złotych, tylko za 3 tysiące złotych. Bo dogadałem się z sanepidem, że zimna woda nie przy każdej umywalce. Że spełnimy wymagania, jeżeli będzie jeden punkt wody zimnej w łazience. Czyli jak ja mam dwie łazienki na poziomie, to mam ich 6 punktów, czyli 6 punktów z zimną wodą muszę doprowadzić. Przy tej okazji spełniam prośby rodziców. Nie wiem, czy w ferie zdążą to zrobić konserwatorzy, jak nie, to w pierwszych dniach po feriach. Wymieniam na parterze w kabinach, w ubikacjach syfony na spłuczki. Ze względu na małe dzieci, które nie radziły sobie z naciśnięciem tego. Tak. To rodzice o to mnie prosili, no i nadarza się okazja. Nie jest to wielka sprawa, 8 spłuczek po 50 czy 60 zł. Damy sobie sprawę, damy sobie radę i konserwatorzy obiecali mi, że postarają się to zrobić w ferie, jeżeli nie, to w pierwszych dni po feriach to zrobią. A woda będzie zimna, już ten wymóg spełnimy formalnie i praktycznie. No bo trzeba po prostu doprowadzić fizycznie zimną wodę z jakiegoś punktu A do punktu B, skuć pewną część glazury, powstawiać nowe krany, nowe umywalki w tym punkcie i położyć glazurę i będzie wszystko okej. Okay.
i pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Klementowicach ofertę na peryfikę. Sami pani sekretarz, proszę bardzo. Tak, w szkole program po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną został zatwierdzony dla realizacji przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej. Praca wychowawcza realizowana jest w oparciu o ten program. Wychowawcy klas na podstawie szkolnego planu opracowali i realizują plany klasowe. Nad realizacją czuwa pedagog szkolny z zespołem wychowawców klas od 1 do 7. Działania realizowane są systematycznie, na podstawie systematycznej współpracy z rodzicami. Są organizowane zebrania miesięczne, stała współpraca ze specjalistami, pedagog oraz logopeda. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej to są zajęcia logopedyczne, terapia integracji sensorycznej, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, konsultacje nauczycielskie, zajęcia z pedagogiem szkolnym w ramach programów bez agresji i bez złości, szkoła bez agresji. Udział w programach profilaktycznych, 3 spektakle teatralne, w tym 2 wyjazdowe do Puław, udział w audycjach muzycznych 1 raz w miesiącu, organizacje akcji charytatywnych Polacy dla Polaków na Ukrainie i Białorusi, pomoc dla schroniska dla zwierząt w Puławach, pomóc dzieciom przetrwać zimę, Góra Grosza, zbiórka nakrętek dla hospicjum, organizacja uroczystości imprez szkolnych i klasowych, 11 listopada kolędowanie, dzień babci, dzień dziadka, dzień chłopaka, organizacja wycieczek klasowych i wyjazdów do kina, zorganizowanie i prowadzenie akcji do karmiania ptaków na terenie wokół szkoły oraz innych zajęć dodatkowych. W przedszkole przy zespole placówek oświatowych włącza się w akcje charytatywne oraz udział w uroczystościach. Myślę, że te problemy, które przedstawił szczegółowo pan dyrektor Żurkowski, pojawiają się również w zespole placówek oświatowych w Klementowicach. Ten program przedstawiłam z uwagi na to, że pani dyrektor przesłała drogą mailową. Nie chciałabym, żeby była pominięta ta informacja. Natomiast również w okresie ferii są prowadzone zajęcia sportowe. Również sala komputerowa jest udostępniona. Przedszkole nasze w Kurowie również prowadzi dyżur w okresie ferii. Cały czas dzieci mogą, i te grupy starsze również mogą uczęszczać do przedszkola. I program jest prowadzony tak jak poza feriami. Dziękuję bardzo. A przedszkola? W przedszkole jest cały czas też otwarty pełni dyżur. Także dzieci mogą uczestniczyć. I te grupy starsze, i te grupy młodsze uczestniczą w zajęciach. Rodzice mogą korzystać. Tak, więc widzimy, że oferta na wypoczynek młodzieży jest bardzo bogata dzięki naszym instytucjom kulturalnym, oświatowym, aby tylko młodzież chciała z nich korzystać. Przejdziemy do następnych punktów. Mówię punktów, bo być może 6 i 7 połączymy pani kierownik OPS-u Radę i proszę przedstawić informacje na temat realizacji zadań w zakresie opieki społecznej i świadczeń socjalnych przez OPS-u.
W 2017 roku, jak co roku, wydatkowaliśmy środki pochodzące z zadań zleconych i zadań własnych. Ogólnie plan nasz wykonany to było 9 548 000 złotych. To największa pula do tej pory wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zdaje się, że to jest chyba drugi zaraz po szkole plan. Także to jest ogrom pieniędzy, głównie na te środki składają się świadczenia wychowawcze, czyli 500+ i świadczenia rodzinne. To są pieniądze pochodzące z zadań zleconych. To jest główna pula pieniędzy, które wydatkujemy. Są to pieniądze otrzymywane z budżetu państwa. Środki własne wydaliśmy w wysokości 1 085 000. Z tego jest finansowane utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznawanie zasiłków celowych, opłacanie usług opiekuńczych, obiadów w szkole, także takie nasze własne zadania, czy realizacja zadań związanych z zespołem interdyscyplinarnym. Świadczenia rodzinne wydatkowane w wysokości 3 miliony złotych, natomiast świadczenia wychowawcze 500+ wyniosły nas 5 252 tysiące złotych. No to jest ogromna kwota wpompowana w gminę i rzeczywiście ona została wydatkowana zgodnie z założeniami. Nie było żadnego sygnału na temat marnotrawienia środków przez rodziny. Także takie sygnały do nas nie wpływały. Wypłacaliśmy dodatki energetyczne, dodatki mieszkaniowe, karta dużej rodziny, były składane wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, czyli takiej ustawy, która pomaga rodzinom, którym przyszło na świat dziecko głęboko upośledzone, wypłaciliśmy takie dwa świadczenia dla dwóch rodzin w wysokości po 4000 zł. Opłacamy składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, do świadczeń opiekuńczych i jeszcze za osoby pobierające zasiłek stały, czyli takie świadczenie, które przyznajemy osobom mającym umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności lub takim, które osiągnęły wiek i nie nabyły prawa do żadnych świadczeń emerytalnych. Teraz skrócił się ten okres, także sporo osób nam ubyło, nabyli po prostu prawa do emerytury. I w tym roku też rzeczywiście sukcesywnie te osoby będą odchodziły. Maleje ta pula osób. W ogóle cały czas maleje grupa ludzi korzystających z pomocy finansowej. Na zasiłki celowe wydaliśmy w tym roku, zaraz zobaczę, 38 tysięcy złotych. Także jak porównuje się do lat ubiegłych, kiedy było to po 80 tysięcy złotych, to rzeczywiście jest duży spadek. W tym roku mieliśmy, w 2017 roku, niestety brakowało nam pieniędzy na usługi opiekuńcze, czyli na opłacenie pań zatrudnionych na umowę zlecenie, które opiekują się osobami starszymi czy niepełnosprawnymi z terenu naszej gminy. Tych pieniędzy zabrakło, trzeba było je przenosić skąd tylko się dało, czyli i z różnych tutaj działów dotyczących pomocy finansowej, że z zakupów, z czegokolwiek. Był to rzeczywiście poważny problem, bo istniało ryzyko, że w grudniu tych pieniędzy nam zabraknie, jednak udało się. Gmina nam jeszcze trochę dołożyła pieniędzy, także udało się pokryć na szczęście te wszystkie zobowiązania i te wszystkie panie otrzymały wynagrodzenie na czas. W 2017 roku mieliśmy 17 osób pod naszą opieką, czyli takich korzystających z usług opiekuńczych. To jest dużo, bo jak zaczynałam pracę pod koniec 2013 roku, były to dwie osoby. Także teraz jest aż 17. Jest to problem ogromny, dlatego że tych osób jest coraz więcej. Zawsze to powtarzam na komisjach czy na sesji, że ten problem będzie narastał. Tak jak narasta tutaj problem ze spełnianiem prawidłowych funkcji wychowawczych przez rodziny, tak rzeczywiście problem starości i niepełnosprawności jest bardzo duży. Wiele osób do nas się zwraca z prośbą nie tylko o przyznanie usług opiekuńczych. Z tym też musimy sobie jakoś poradzić. Te panie nasze, które są zatrudnione, też nie spełniamy w całości tych oczekiwań, bo też nie możemy tyle godzin przyznać, ile często te osoby by chciały, bo też nie mamy takich możliwości po prostu kadrowych. Natomiast duży problem jest z osobami, które w ogóle nie mają żadnej rodziny i już nie mogą funkcjonować samodzielnie. Czyli już usługi opiekuńcze nie są wystarczające, potrzebują opieki całodobowej. Taką opiekę zapewniają domy pomocy społecznej, tyle że to są domy finansowane i drogie. Są finansowane w 70% ze świadczenia danej osoby.
Natomiast resztę dopłaca rodzina, jeżeli rodzina jest i się deklaruje. Natomiast jeżeli takiej rodziny nie ma, no to płacimy my. W 2017 roku płaciliśmy za 4 osoby. W tym momencie mamy umieszczone 2 osoby w styczniu. Także już w samym styczniu. A było też jeszcze trzecie podanie, tylko akurat pani zmarła, więc na razie te 2 osoby. Myślę, że będą wpływały podania nadal. Jeżeli jest taka możliwość, szukamy miejsca w zakładach opiekuńczo-leczniczych, dlatego że to są placówki NFZ-u i wtedy my nie ponosimy żadnej odpłatności za to. Wtedy jest tylko 70% zaświadczenia danej osoby. Natomiast w domach pomocy społecznej terminy oczekiwania są, kiedyś były krótkie, 3 tygodnie w niektórych się czekało, teraz są po 5 albo po 8 miesięcy. Jeżeli chodzi o zakłady opiekuńczo-lecznicze, jeszcze dłuższe, bo czasami do 2 lat dochodzą te terminy oczekiwania, także to jest w ogóle... Naprawdę trzeba stawać na głowie, żeby na szybko, a czasami są takie sytuacje, żeby na szybko znaleźć jakiekolwiek miejsce w jakiejkolwiek placówce. Naprawdę wtedy się po prostu wisi na telefonie, szuka, dzwoni. Wszyscy rozkładają ręce, no bo nikt nie, no fizycznie nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek miejsce na szybko stworzyć. Także są to duże problemy. Teraz mieliśmy w styczniu takie sytuacje, takie 2 sytuacje, że ze szpitala już takie osoby w dosyć ciężkim stanie były umieszczane i to rzeczywiście musiało być na szybko i na już. Udało się dzięki współpracy i z Ośrodkiem Zdrowia, także udało się naprawdę sprawnie temat tutaj zamknąć, no ale to się będzie cały czas nasilało. I jeżeli koszt w takim domu pomocy społecznej wynosi od 2400 w górę, my szukamy zawsze najtańszego, żeby jak najmniej płacić, no ale wystarczy, że płacimy za jedną osobę i to już jest między 1500 zł a 2000, to łatwo sobie policzyć, jakie to są, jaka to będzie skala. Teraz mieliśmy w 2017 roku ponad 60 tysięcy. Także to jest dużo pieniędzy i obawiam się, że również może nam w tym roku zabraknąć. Na pewno na usługi opiekuńcze trzeba będzie zwiększać te środki. No ale tak się dzieje w całym kraju, więc taki po prostu proces następuje, starzenia się społeczeństwa. Duży też problem mamy, jeżeli chodzi o warunki lokalowe na terenie gminy, co jakiś czas wpływa podanie, tylko że do Urzędu Gminy wpływa podanie, nie do nas, bo tutaj gmina zajmuje się gospodarką lokalową, wpływa podanie o przyznanie lokalu. Jakiegokolwiek są osoby, które mieszkają naprawdę w trudnych warunkach. Są osoby mieszkające w barakach. Teraz jedna osoba będzie chciała, niepełnosprawna, żeby pomóc w sfinansowaniu łazienki. Oczywiście my takiej pomocy jesteśmy w stanie udzielić. Pewnie Państwo wiedzą, bo też to było omawiane, zresztą byli Państwo wtedy na Nowej, był zakupiony kontener mieszkalny, prawda? Kojarzą Państwo. No ten kontener już jest zamieszkany, rodzina jest bardzo zadowolona, także bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało, bo tamten budynek w ogóle się nie dawał do zamieszkania. Także na tą zimę już byliśmy spokojni, że rodzina już będzie miała zapewnione te warunki, że tam będzie ogrzewanie, doprowadzona została woda. Także udało się tutaj, no ale to nie jest taki jednostkowy przypadek, bo tych sytuacji, gdzie są problemy ze starymi mieszkaniami sypiącymi się, no jest coraz więcej. Ludzie pytają się, czy nie moglibyśmy czy dobudować łazienki, czy w ogóle zakupić baraku kolejnego, co jest bardzo drogie. No ale to takie problemy są, z którymi się będziemy tutaj borykali. Jeszcze Państwu powiedzieć. Aha, nasze warunki lokalowe w Ośrodku Pomocy Społecznej. Mamy 1/4 budynku, tam gdzie komisariat jest, to jest raptem 40 metrów kwadratowych. Jeszcze tutaj mamy miejsce, gdzie 500 są w baraku, tutaj na terenie placu gminnego. U nas jest 40 metrów kwadratowych i tam jest 9 osób, to jest bardzo dużo. Ja jestem sama, są 2 dziewczyny, które w świadczeniach rodzinnych przyjmują, także tam jest non-stop ruch. Natomiast w ostatnim pokoju, gdzie są pracownicy socjalni, pracuje 6 osób. 4 pracowników socjalnych, asystent rodziny i księgowa. Proszę sobie wyobrazić, jaki tam jest rajbach, jeżeli są wszyscy w pracy, jeżeli pracownicy nie są akurat w terenie i jeżeli przychodzi klient i dzwoni telefon. To jest jak w ulu, po prostu tam się nie da pracować. Księgowa szuka sposobu, żeby się stamtąd gdzieś przenieść. Ja jej nie chcę puścić, powiedzmy, do baraku do 500, bo ja księgową potrzebuję mieć na miejscu. Także też będę musiała ten problem rozwiązać, bo wierzę, że jest jej się ciężko skupić, no bo no nie da się. No czasami
Ja przychodzę jeszcze do dziewczyn, do całego rozgardiaszu, jeszcze w jakiejś sprawie. Się okazuje, że nie słyszy się w ogóle, co się mówi, bo tutaj dwie osoby rozmawiają ze sobą gdzieś tam przez biurka. Ktoś stoi, jakiś klient coś pyta, jeszcze inna osoba rozmawia przez telefon. I ja w tym czasie próbuję rozmawiać z księgową. Po prostu się nie da. Nie da się pracować. Osoby, które przychodzą z różnymi problemami, bo przychodzą z różnymi, najcięższymi, jakie tylko mogą być, typu przemoc, typu jakieś tam problemy wychowawcze, rozmawiają na korytarzu. A też często tego nie chcą robić, bo się krępują, bo na korytarzu się kręcą ciągle ludzie, czy inni pracownicy, czy jacyś inni po prostu klienci, którzy przychodzą załatwiać sprawy. Często są sytuacje, że ja jestem proszona, żebym z pokoju wyszła i wtedy jest tam rozmowa prowadzona, no ale to też nie jest wyjście z sytuacji, no bo taka rozmowa czasami trwa naprawdę długo, do 2 godzin. No ale trzeba jakoś tym osobom zapewnić te warunki do rozmawiania, więc no niestety, no tak, no na to się zgadzam, jakoś nie robię z tego problemu, ale jest to problem i wiem, że rodziny, osoby krępują się przyjść i rozmawiać na korytarzu, gdzie co rusz trzeba się przesunąć, bo ktoś przychodzi, bo ktoś do ksera się próbuje dostać, prawda, także naprawdę coś tutaj trzeba by poradzić, bo wraz z rosnącymi tymi obowiązkami naszymi i z nowymi zadaniami, no zwiększa się liczba pracowników, jak jeszcze 10 lat temu było 6 pracowników, teraz już mam 10 i ileś opiekunek, także opiekunek jest koło 9 chyba pań teraz, 8-9 już, nawet nie wiem, bo to też jest takie płynne. Także te warunki nasze lokalowe są trudne, nie ułatwiają pracy. Oczywiście się pracuje i wszystkie zadania są wykonywane jak najbardziej, także pomimo tego staram się jak najlepiej. Mieliśmy jeszcze, powiem Państwu, kontrolę teraz w 2017 roku we wrześniu. Była to kontrola zespołu interdyscyplinarnego, czyli z tego zespołu, który się zajmuje przemocą w rodzinie. Łączy on pracowników z różnych instytucji, z ośrodka zdrowia, ze szkół, panie pedagog ze szkoły. Ta kontrola wypadła pozytywnie, także udało się tutaj... Pomimo tej trudności pracy z osobami doświadczającymi przemocy i doznającymi przemocy i udało się w miarę ten temat dobrze przygotować. Także pomimo tych trudnych warunków praca się toczy, no bo się musi toczyć, ale chciałabym też zwrócić uwagę, że to jest naprawdę poważny problem. Chociaż jeden czy dwa pokoje naprawdę bardzo by nam się przydały, ale wiemy, że tam nie ma możliwości w ogóle zwiększenia, no bo ani nie ma możliwości dobudowania, nie ma też możliwości gdzieś tam odzyskania od policjantów, bo tam jest w ogóle po drugiej stronie klatka schodowa, także w tym budynku w ogóle nie ma szans, ale rzeczywiście trzeba by się nad tym pochylić i bo jak Państwo przychodzą do nas w jakichś tam różnych sprawach, nie wiem jakich, to widać, jak to wygląda. Widać. No to chyba tyle Państwu. Powiedziałam wszystkie najważniejsze rzeczy. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pani kierownik. Poruszyła Pani szereg problemów, z których jeden ważniejszy jest od drugiego. Od braku funduszy na opiekunów dla osób niepełnosprawnych, poprzez brak lokali zapasowych dla potrzebujących, poprzez do szczupłości waszych powierzchni, na których przyjmujecie potrzebujących petentów. Rzeczywiście byłem tam kilkakrotnie, widziałem, ta powierzchnia jest, można powiedzieć, bardzo niewystarczająca do potrzeb i do roli, jaką pełnicie w naszym środowisku. I myślę, że my jako Rada powinniśmy pochylić się nad tym tematem, bo rzeczywiście jest planowana termomodernizacja naszych obiektów i warto byłoby się zastanowić, czy nie trzeba byłoby dobudować jakichś powierzchni biurowych do istniejącego już budynku, żeby w miarę te warunki były znośne, bo tam 6 osób w jednym pokoju to jest... W czasnym pokoju. Nie spełnia żadnych norm. Ja nie wiem. Nie, tam po prostu siedzi osoba. W ten sposób siedzi. Tutaj za plecami ma bezpośrednio biurko, tutaj, także ona ma tyle miejsca co ja. I tu stoi już biurko innej osoby, także... Czy teraz dom trzeba parę rzeczy kupić? Chyba, tak. A czy nie ma gdzieś tutaj jakiegoś lokalu w Kurowie czy poza Kurowie? Nie wiem, czy jest taki lokal. Trzeba by poszukać, czy jest taki lokal, który spełnia rzeczywiście nasze
potrzeby. Jest na Kłodzie, ale... No na Kłodzie? No, ale na Polka jest szkoła chyba pusta cała. My byśmy dojechali, ale gorzej z naszymi klientami. No ja próbowałem, żeby przenieść policję, oni by tam mieliśmy do pracy, bo tam czterech jest stamtąd. A wy byście miały ten cały budynek, no ale na razie nie znalazłem tego akceptacji. Nie, raczej nie. A trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że do nas zgłaszają się nasi mieszkańcy z takimi osobistymi często sprawami, których nie każdy chce się afiszować w takim wielkim gronie. No oczywiście, że tak. Często wychodzicie pewnie na korytarz, żeby jakiś taki wywiad w miarę konkretny przeprowadzić. No tak trzeba, nie ma wyjścia. Tak dlatego jeszcze raz mówię, jako gmina musimy poszukać może lokali zastępczych, jeśli nie budowę. I bo to jest problem, który decyduje o jakości waszej pracy również. Ale oczywiście i decyduje też o postrzeganiu nas przez społeczeństwo. No jeżeli ośrodek jest zepchnięty gdzieś tam do... Kiedyś jeszcze miało to rację bytu, no bo rzeczywiście tam w ostatnim pokoju było razem trzy osoby, tak? No to tak można było pracować, natomiast teraz no to już zbyt wiele. Pamiętam, przychodzili jeszcze Państwo dawno temu. Jak się Państwo mieścili? Ale myślę, że my wszyscy, jak jesteśmy jako Rada Gminy, możemy Wam podziękować, że mimo tych niedoskonałych warunków, tych niewygodnych, spełniacie swoją pracę. Spełniamy, ale jest ciężko, naprawdę. Jest ciężko, jest ciasno. Nie ma takiego komfortu. Już nie mówię, że tam my nie mamy komfortu, ale nie mają nasi podopieczni komfortu, żeby przyjść spokojnie porozmawiać. No, taka jest sytuacja tak, na teraz. Taka jest sytuacja aktualna. Myślę, że to jest na 2018 rok jeden z problemów. Myślę, że 2018 czy 2019 jak najbardziej trzeba będzie się tym zająć. Rady Gminy. Czy macie Państwo jeszcze jakieś uwagi, które chcielibyście tu przytoczyć? Jeśli nie, to przejdziemy do 8 punktu. Czy są sprawy bieżące, które ktoś chciałby z Państwa radnych poruszyć? Nie widzę. Także na zakończenie naszego posiedzenia chciałbym podziękować kanałowi internetowemu Kurul24, który nagrywa, przeprowadza bezpośrednie transmisje z naszych posiedzeń. Zachęcam do oglądania tego, do słuchania, bo poprzez ten kanał możemy być na żywo informowani, co się dzieje w naszej gminie i bliżej tych spraw. Lepiej poinformowani. Dziękujemy panu, panie Strawski. I myślę, że na tym zakończymy posiedzenie naszej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Dziękujemy państwu za przybycie i spokojnej ferii.